Obydwa pojęcia wiążą się z sięgnięciem do ludzi, z wyjściem do ludzi. Z tym, że crowdfunding dotyczy przede wszystkim finansowania. Tutaj mówimy o gromadzeniu środków z pomocą zaangażowanej społeczności. Natomiast crowdsourcing stosowany jest w odniesieniu do projektów, gdzie nie szukamy środków, ale potrzebujemy wkładu, pracy, informacji. Dobrym przykładem crowdsourcingu jest takim bardzo znanym jest na przykład Wikipedia, gdzie cała społeczność ludzi wspólnie gromadzi informacje, tworząc razem encyklopedię. Jeśli chodzi o uczestników TechCampu, to generalnie wszyscy wiedzą, co to jest crowdfunding, natomiast dużo osób nie ma jeszcze takich doświadczeń, bo organizacje dopiero zaczynają stosować to narzędzie, jest to coś nowego. Natomiast to, z czego wszyscy sobie zdają sprawę, to że jest niski poziom świadomości ogólnospołecznej na temat crowdfundingu i tu jest bardzo duża praca do wykonania. To jest właśnie to, nad czym pracujemy w czasie TechCampu, to znaczy myślimy, jak to zmienić. Rozważamy jakiś pomysł przeprowadzenia kampanii, która by informowała ludzi, czym to się różni od tradycyjnej zbiórki, jakie są zalety tego rozwiązania, gdzie są jakieś słabe strony, ale przede wszystkim, że coś takiego w ogóle jest, że warto z tego korzystać, dlaczego warto z tego korzystać i też myślimy, jak najlepiej dotrzeć do ludzi z wykorzystaniem nowych technologii. W pewnym sensie tak, przede wszystkim jest to zbiórka, gdzie wykorzystujemy narzędzia, które są dostępne od niedawna, przede wszystkim właśnie internet. No można powiedzieć, że crowdfundingiem była też budowa Statuły Wolności czy odbudowa Zamku Królewskiego, ale jednak pojawienie się tych narzędzi zupełnie zrewolucjonizowało tę metodę, przede wszystkim przyspieszyło. Co jest dla nas istotne, że tutaj chodzi też o zbudowanie pewnej społeczności, grupy zaangażowanych osób, które będą dobrze poinformowane, na czym dany projekt polega, na co dokładnie jest zbiórka. I też otrzymają za to jakiś ekwiwalent, to znaczy jakąś taką formę wynagrodzenia. Może to być nawet skromne podziękowanie, ale może to być też coś, co jest związane z celem zbiórki. To prawda, w ramach Fundacji Edukacji dla Demokracji przeprowadzamy zbiórkę crowdfundingową na wsparcie klubów kobiet w południowym Tadżykistanie. Co ciekawe, okazało się, że dość chętnie ludzie dzielą się tym, co mają i angażują się w tę sprawę. Wydaje mi się, że w dużej mierze to były osoby, które mniej lub bardziej związane są z sektorem organizacji pozarządowych, bo do nich było najłatwiej nam dotrzeć. Natomiast jestem przekonany, że jest jeszcze bardzo, bardzo dużo osób, które chętnie włączyłyby się w zbiórkę, tylko kwestia dotarcia z informacją, wytłumaczenia, na czym polega sam crowdfunding oraz na co konkretnie w tym przypadku zbieramy. Jeśli chodzi o naszą akcję Włącz się w Tadżykistan, była to akcja wsparcia klubów kobiet. To są takie organizacje zrzeszające kobiety na wsiach w Tadżykistanie. To są panie, które chcą pracować, potrzebują pracy, tylko nie zawsze mają środki, żeby to była jakaś bardziej zaawansowana działalność. Chodzi o bardzo proste rzeczy, maszyny do szycia, maszyny do przędzenia, czasami o krowę. Niektóre kobiety chcą zbudować szklarnię, inne potrzebują suszarni do owoców. I okazuje się, że ludzie w Polsce bardzo życzliwie odnoszą się do tej inicjatywy. Jest ona bardzo konkretna, a jednocześnie są to małe rzeczy i to jest naprawdę w zasięgu bardzo wielu osób, ponieważ w crowdfundingu chodzi o to, żeby zaangażować dużo osób, ale nawet małymi kwotami. Wpłaty w portalu, z którego korzystaliśmy, zaczynają się od złotówki. Także nie jest to jakaś taka duża bariera dla wielu osób.